Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj króciutko chcę opowiedzieć o szachowych fundamentach w dużym skrócie, czyli moim autorskim kursie szachowym od zera do drugiej mniej więcej kategorii. Solidne podstawy można nabyć, jeżeli ten kurs się przerobi, gdyż mam tutaj 300 lekcji, około 1100 przykładów. Wszystkie lekcje oraz przykłady mogą być aktualizowane w cenie, więc nie trzeba dodatkowych opłat za to. Ten kurs się oczywiście już pojawił, ale może być cały czas dopracowywany. Wiadomo, że tutaj Wasze sugestie będą cenne. Moi drodzy widzowie, ten kurs można nabyć tylko do 28 września, do godziny 22. Następne odsłony pojawią się później, na przykład w styczniu. I ta cena będzie kursu już zdecydowanie wyższa niż aktualnie, więc no, poniekąd zachęcam. Krótko opowiem o tym kursie, gdyż jest to taki kompletny program. To tak samo jakbym na przykład miał ucznia, który powiedzmy posiada ranking 1400 i chciałby się uczyć. Dokładnie robiłbym z nim to samo, co zawarłem w kursie, więc każdy z Was w dowolnej chwili może z niego korzystać, gdyż lekcje są nagrane na platformie, nigdy one nie znikną, a jeżeli tak się pojawi, to wszystkie materiały udostępnię Wam. To jest bardzo ważne, bo też pytacie mnie, co się stanie, jak platforma zniknie, czy coś w tym rodzaju. Ja rozumiem obawy, ale nie martwcie się, wszystkie materiały zawsze dla Was będą dostępne. Pokrótce o tym opowiem. Otóż przejdę od razu do modułów. Oczywiście moduł pierwszy to są podstawy gry. Mogę traktować ten moduł jako taki mały bonus, gdyż on jest ogólnodostępny. Moduł drugi to końcówki. Bardzo szeroko o końcówkach opowiadam. Wszystkie końcówki tutaj są zawarte i przykłady są tak dobrane, aby sobie te lekcje fajnie przećwiczyć i doszlifować. To tak w skrócie, tych lekcji tutaj jest bardzo dużo, kilkadziesiąt bodajże. W module trzecim jest taktyka. Myślę, że większość osób może nie znać, znaczy nazwę może znać, typu rożen, czy atak z odsłony, czy podwójny szach, czy zaciągnięcie, odciągnięcie, rentgen, wtrącony ruch i tak dalej. Tutaj o tym opowiadam. Pokazuję przykłady, żeby nabyć jednak tej umiejętności, żeby się troszeczkę nauczyć i oswoić z tą taktyką, żeby ona się gdzieś tam pojawiała w przyszłości w Waszych partiach. Moduł czwarty, strategia. Bardzo ważny moduł, uważam. Zresztą wszystkie są ważne, ale strategia jest do nauki troszeczkę, bym powiedział, trudniejsza, ale ważna. Jeżeli strategię opanujemy, to będziemy już naprawdę fajnie grać w szachy. Kiedyś mi też taki trener z wyższej półki opowiedział, że strategia jest bardzo, bardzo ważna. Tutaj opowiadam o na przykład goniec, zalety i wady, kiedy skoczek jest lepszy, kiedy goniec, kiedy para skoczków, kiedy para gońców, przewaga przestrzeni i tak dalej. Można sobie to wszystko oczywiście przeczytać na stronie szachus.pl. Nie będę tego oczywiście czytał, nie chcę Was zanudzać. Moduł piąty, gra środkowa. I to jest moduł, który rozwiązuje wiele problemów szachistów, bo większość z Was, znaczy przepraszam, no osoby, które do mnie piszą wiadomości, mają pytania, co robić po tym, jak wyprowadzę sobie figury, zrobię debiut i jest fajnie, ale nie wiem, co grać dalej. To jest najczęstszy problem szachistów z tego, co widzę. I tutaj ukierunkowywuję osoby oraz pokazuję, jak sobie mniej więcej radzić w grze środkowej. Czyli na przykład szturm pionków, kiedy stosować, blokada tego szturmu pionków, jak aktywować figury, jak studiować partie klasyczne, to jest bardzo ważne do nauki gry środkowej również, gra na nierównym materiale. Są przykłady, są PDF-y, można ćwiczyć. Liczenie wariantów, bardzo ważna rzecz, nawet jak się tego liczenia wariantów nauczymy, to już ta nasza gra powinna być zdecydowanie lepsza, ale jak zbierzemy to wszystko w całość, to możemy stać się kompletnym, fajnym szachistą na dobrym poziomie. Moduł siódmy i moduł ósmy to są debiuty białymi i czarnymi. W sumie tych debiutów jest 16, opracowanych 4 debiuty bardzo szczegółowo, ale debiuty nieszczegółowo, powiedzmy, to źle brzmi, ale też są rozpracowane na takim poziomie, żeby sobie radzić w debiutach. Nie są to suche warianty. Tutaj opowiadam, jak zrozumieć debiut, jak grać, jakie są plany. To już zdecydowanie powinno ułatwić grę. Również są tutaj podpięte partie z tych debiutów i z tych zagadnień, które ja pokazuję, partie do samodzielnej analizy, żeby się już oswoić właśnie z danym z danym debiutem oczywiście. Moduł dziewiąty to analiza partii. Pokazuję tutaj, jak analizować partie.
na co zwracać uwagę. Oznaczenia ruchów, zapis partii, to jest myślę, że istotne. Mało kto, znaczy mało kto, to źle brzmi. Też są takie zapytania oczywiście do mnie, co to znaczy i tak dalej. Tutaj oczywiście pokazuję przy analizie partii wszystko, co jest do tego potrzebne. Moduł 10, praca z silnikiem. No właśnie, to jest taki współczesny, powiedzmy, moduł, praca z silnikiem. Silnik uważam jako fajną pomoc, ale nie można jemu cały czas ufać, szczególnie na tym poziomie. Pokazuje, jak pracować z silnikiem, żeby się nie zatracić tylko z ocenami, gdyż ocena silnika tutaj nie ma większego dla nas znaczenia. Oczywiście to pomaga i pokazuje też, jak trenować z tym silnikiem, żeby było dobrze. Mówiąc tak w skrócie, bo można by było tutaj dużo opowiadać, nie chcę Was też zanudzać. O bonusach jeszcze powiem. Bonusy są również tutaj myślę, że bardzo istotne, które pomogą w lepszej grze, czyli jak grać nie znając debiutów. Pokazuje, jak sobie z tym radzić, jak zapomnimy debiutu, żebyśmy nie byli zaskoczeni. Mindset, czyli jak się zachowywać podczas gry w szachy, jak sobie z tym radzić, jak do szachów podchodzić, żeby się, powiedzmy, nie stresować, czy pewne rzeczy sobie odpuścić, ale tu już więcej właśnie w kursie. Jak trenować pomimo braku czasu, bonus numer 3, czyli jak ktoś ma mało czasu, to też można robić progres szachowy, zdecydowanie, tutaj to pokazuję i podpowiadam. Początkujący najczęstsze błędy, bonus numer 4. Tutaj pragnę zaznaczyć, że słowo początkujący to nie tylko osoby, które znają dopiero ruchy. Początkujący mam tu w znaczeniu osoby, które mają trzecie kategorie, nawet drugie. I pokazuję, jakie najczęstsze błędy się pokazują w tych naszych grach szachowych. Bonus numer 5, checklista, jak myśleć podczas partii. Pokazuje krok po kroku, co robić i na co zwracać uwagę podczas gry. Jak połączymy to wszystko w jedno, to powinien być super efekt. Jestem o tym przekonany. Bonus numer 6, uważam, że najważniejszy, czyli grupa na Facebooku i liczę się. Tutaj macie opiekę moją, gdyż po zakupie kursu nie jesteście skazani tylko na siebie, ale również na mnie. Mam nadzieję, że to jest wartość dodana, dlatego że regularnie robię z Wami live w zamkniętej grupie, analizuję z Wami partię, gram z Wami, opowiadając o ruchach. Rozwiązujemy sobie tutaj wszystkie szachowe problemy, więc ja jestem do dyspozycji. Również na grupie zadajemy sobie pytania, rozwiązujemy problemy, czyli to jest miejsce, gdzie ktoś będzie miał jakiś problem i na pewno dostanie na niego odpowiedź i rozwiązanie. Więc to jest myślę, że fajna rzecz, ta grupa już fajnie prosperuje, więc się z tego bardzo cieszę. Można sobie zobaczyć dwie lekcje, tutaj udostępniam, jak one mniej więcej wyglądają na stronie szachus.pl. No i tutaj pokazuję opinie ludzi, którzy już są na pokładzie, więc można sobie poczytać. Nie będę tego za bardzo też czytał wszystkiego, nie ma na to czasu w tym filmie. W pierwszej edycji dołączyło 240 osób, w aktualnej edycji jest nas już o wiele, wiele więcej, więc bardzo się z tego cieszę. Można ten kurs nabyć tylko do 28 września, do 22, więc zachęcam oczywiście i ta cena tego kursu to 697 zł. Myślę, że nadal atrakcyjna, w styczniu będzie zdecydowanie wyższa, gdyż wyceniam ten swój kurs na co najmniej 1500, aczkolwiek przy aktualizacjach ta cena może być jeszcze wyższa. Można sobie zrobić też ratalne opłaty, na 5-10 rat macie 0%, tutaj zresztą wszystko na stronie jest. I na końcu ważna informacja, jeżeli ktoś kurs zakupi i mu się nie spodoba, nie ma problemu, macie 30 dni na zwrot. Oddaję pieniądze co do złotóweczki, bez zadawania żadnych pytań. To już jest Wasza sprawa, więc mnie to nie interesuje, jeżeli komuś się nie spodoba, czy nie spełni oczekiwań. Nie ma problemu, kasa zwrócona, to tylko ja ponoszę tutaj koszty, nie Wy. Mam nadzieję, że tak króciutko o tym opowiedziałem i przybliżyłem, co i jak. Przypomnę, że lekcje można robić swoim tempem, nie ma narzuconego tempa, jeśli chodzi o wykonywanie zadań. Te lekcje są dostępne non-stop. Więc myślę, że z grubsza tyle. Dzięki za uwagę, do zobaczenia i jeżeli są jakieś pytania, piszcie w komentarzu, na wszystkie odpowiem. Na razie, cześć.